Ogromny pożar w Małopolsce. Płoną domy Małopolska, wielki pożar we wsi Nowa Biała. We wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim płoną budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Sytuacja jest rozwojowa, poinformował rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej Sebastian Woźniak. Jak podaje portal remiza.pl, w akcji bierze udział ponad 60 zastępów Straży Pożarnej. Jedna osoba miała zostać poszkodowana. Duży pożar na Podhalu. W Nowej Białej koło Nowego Targu płoną domy, a także budynki gospodarcze. Jak mówią strażacy, ze względu na gęstą zabudowę, sytuacja jest niebezpieczna. Dodatkowo część zabudowy jest drewniana. Częściowo ogniem objętych jest 6 budynków mieszkalnych oraz 6 budynków gospodarczych. Sytuacja, ze względu na zwartą zabudowę, jest trudna. Na miejscu są liczne siły i środki. Sytuacja jest w dalszym ciągu rozwojowa, mówił w rozmowie z RMF FM Sebastian Woźniak, rzecznik małopolskich strażaków. Już około 65 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem, aż około 20 budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Ogień ciągle nie jest opanowany. Jedna osoba została poszkodowana.